Hej, siemanko! Witam was w kolejnym odcinku Symulatora Farmy 2014 i zaczynamy z grubej rury. Tak, jedziemy od razu obsiać pole sąsiada, ponieważ zepsuł mu się siewnik. Okej, napełnimy nasz siewnik, napełnimy go i pojedziemy do naszego sąsiada zasiać pszenicę wczesną wiosną. Okej, napełnił. Jedziemy. Oj, mało FPS-ów, mało. Ale. Myślę, że zaraz będzie lepiej. Zwłaszcza na polu. Bo gra miała kolejną aktualizację, tak? Był kolejny update. I te klatki mi podskoczyły. Tak, nie wiem jak tam u innych, ale u mnie naprawdę podskoczyły fajnie. I jest teraz całkiem spoko. Nie wiem jak to mi się zachowywało podczas nagrania. No dobrze, dobrze. Odniosę się co do niektórych waszych rad. Zjawiało się między innymi, że nie nagrywał całego postępu pracy, jeśli nie mam nic takiego ciekawego do gadania, tylko pokazać początek. Tak, gdzie środek i koniec. No i trasę, gdy jedziemy na pole, to też, żeby tak nie całą, tylko tak część. I myślę, że odniosę się do tego. Ze względu na to, że naprawdę momentami ciężko jest mi coś powiedzieć sensownego. To jest tylko moje zadanie. A wtedy spokojnie mogę wam wpuścić jakąś muzyczkę, czy nagrywać cały postęp, bądź tak jak wspominał ktoś, robić cięcia i pojawia się tam w określonych etapach. Okej. Pojawiło się. Znowu zarobimy. Okej. Zasiejemy. Zasiejemy to i chyba będziemy musieli jechać wtedy do banku. Po kredyt, tak. Po kredyt. Wziąć kredyt, ten największy w celu możliwości zakupienia kombajnu, tak, bo to już powoli zbliża się ten okres żniw, może to już zbliża, to dopiero wczesna wiosna, to szybko mija, zaraz będzie późna wiosna, nawożenie nawozem, no i już lato i będziemy kosić, tak, będą zbiory. Ogólnie wybaczcie, ale pozwoliłem sobie zasiać to moje pole już, ponieważ miałem ogromną chęć do gry, a nie miałem warunków do nagrywania, niestety. Wybaczcie. Obiecuję, że jak najmniej będę pomijał w odcinkach, robić coś poza odcinkami, bo wiem, że jesteście wszystkiego ciekawi. Okej. I postanowiłem zrobić sobie drugi profil, w którym będę grał sobie tak właśnie poza odcinkami, taka luźna gra, a tutaj już będzie wszystko nieruszane i postępy będą tylko na odcinkach. Okej. Miałem wrażenie, że ten krzak się rusza. Lol? Okej, nieważne. Nieważne. Okej. O, tutaj widać na pierwszym odcinku, chyba wspominałem odnośnie tych śladów. Chyba. Tutaj widać doskonale. Wyłączę HUD. Widzicie? Tutaj. Nawet tak z daleka. Ta tekstura jest tak świetnie wykonana, że ja z początku miałem wrażenie, że to jest normalna gleba 3D. Tak, tutaj gratki dla twórców, że tak, świetne wykonanie tekstur. Biegam po obsianym polu i wygrzebuję ziarna. Spoko! Najwyżej sąsiad obniży wypłatę. Drogi sąsiedzie, jeśli
Jeśli to oglądasz, nie chciałem. Wybacz, nie chciałem. Zapłać mi godziwie. Zapłać mi godziwie. Okej. Teraz jedziemy ciutko wolniej. Ogólnie, z jaką prędkością ja powinienem siać? Wydaje mi się, że tak właśnie w tych okolicach 15 km na godzinę. Ale nie jestem tego pewien, więc jeśli możecie, to dajcie w komentarzach znać. Te komentarze naprawdę chętnie piszecie, chętnie oglądacie, subskrybujecie mój kanał. Właśnie, po raz kolejny dziękuję za takie ciepłe przyjmowanie tych filmów. Naprawdę, nie spodziewałem się tego, mówiłem to już, ale to ciągle dla mnie szok. To ciągle dla mnie szok, że tak ta seria wam się podoba w moim wykonaniu i to moje bredzenie. Przybyło mi dość dużo subskrypcji po zaledwie 2 odcinkach. Ponad 30. To jest ogromna liczba jak dla mnie. Naprawdę, zwłaszcza, że robię to na życzenie kilku osób, które chciały zobaczyć, jak ta gra wygląda. Tak tu teraz widzę. Rozpracowałem. Właściwie mój znajomy mi pomógł, którego serdecznie pozdrawiam i serdecznie mu dziękuję za to. Ta kreseczka po podłączeniu pługów, kultywatora i tak dalej. Ta kreseczka czarna w lewym dolnym rogu komputerka. Jest to moduł, zaznaczenie, że działa moduł hydrauliczny. Także hydraulika jest sprawna, że podnośnik i tak dalej wszystko działa. Choć w przypadku pługów nie byłbym tego tak pewien. Właśnie, ciągle zapominam. Co jest? What the fuck? Co jest? LOL. Bug. Ciągle zapominam zgłosić z tymi pługami tej sprawy, tego nagłego opuszczania. Ale muszę to właśnie zrobić, bo to troszkę głupie. Pole trochę zajebiste jest. Nie wiem, czy nie będę musiał wolniej jechać, bo się momentami podskakuje. Ile mamy opracowanego pola? 42%. Okej. Okay. Okej, okay, jedziemy sobie. Tak jak widzieliście na poprzednich odcinkach, jest dość dziwna sprawa z moim głosem. Staram się, żeby on był jak najwierniej odwzorowywał mnie w rzeczywistości. A ten mój żałosny mikrofon strasznie dosyć, że pogarsza jakość, to jeszcze cichutko jest. No nie da się tego słuchać bez jakiejś wstępnej obróbki. Nie mówię, że tutaj obrabiam coś takiego, że tam cały dzień przerabiam, ale tam poprawiam trochę tony, podgłaśniam i tak dalej. Niestety, ale to źle oddziałuje na długość ścieżki dźwięku, tak? Jest wtedy około 10 sekund dłuższa. Przez to w tym drugim odcinku, w pierwszym odcinku był problem z klipem, tak? W pierwszym odcinku był problem z klipem, w drugim klip był minimalnie spowolniony, nie to zauważyliście. Było jakieś 500. O 0,5%, tak to mówię. O 0,5% był opuszczony. Powolniony, co ja gadam, prezę. Zwolniony był. Tak, aby dopasować go do dźwięku w grze. A w pierwszym odcinku był problem z klipem, tak jak tam widzieliście, był napis i tak dalej, ponieważ wtedy samą końcówkę chciałem zwolnić, ale nie bardzo mi to wyszło, ponieważ
zbyt drastycznie to spowolniłem. Dlatego na moich odcinkach, póki się nie zaopatrzył jakiś lepszy mikrofon, a na razie się na to nie zanosi, będzie troszkę problem z tym dźwiękiem. Te klipy będą minimalnie spowalniane, żeby wszystko dograć. Więc jeśli chodzi o prędkość pojazdów, nie dziwcie się, jeśli by trochę to nie odwzorowywało prawdziwej prędkości. Prawdziwa prędkość nie odwzorowywałaby tego, co jest pokazane na prędkościomierzu. No ale sytuacja niestety mnie do tego zmusza. No chyba, że chcecie... chyba, że chcecie tak jakiś bez większych zmian ten głos. Ale nie wiem, czy to jest zbyt przyjemne. Tak więc... No niestety będą te klipy u mnie na odcinkach troszkę spowalniane. Tak, żeby wszystko ze sobą zgrywało. Mimo wszystko... Może być momentami widać, że coś minimalnie nie zgrywa w trakcie klipu ten dźwięk z wideo. Ale niestety nic na to nie poradzę. Taki jest problem z moim mikrofonem. Pozdrawiam firmę No Name. Nawet nie mam znaczka, nikt się nie przyznaje, kto to wyprodukował. Pozdrawiam. I tak, musiałem się zaopatrzyć w lepszy mikrofon. A nie planuję tego na razie zrobić, na to się nie zanosi. Ponieważ lepszy mikrofon trochę kosztuje. Od tego zacznijmy. Po drugie, nie planuję prowadzić profesjonalnych serii Let's Play. Nie zamierzam zostać prawdziwym Let's Playerem w pół ślady Rocka Roya czy kogoś innego. Nie zamierzam tego robić. Nie nadaje się do tego. Ponagrywam sobie trochę tego symulatora farmy, jak pewnie z jeden sezon, dwa w tych grze. I na tym to się skończy. Wszyscy już wtedy będą mieli tą gierkę u siebie, będą spokojnie mogli ją przetestować, a jak się nie będą jej mieli, to będą mieli demo. A mój Let's Play był robiony głównie z powodu takiego, że ludzie chcieli... bardzo chcieli zobaczyć, jak gra się prezentuje. No a jako, że ja miałem ją przed premierą dość dużo, to postanowiłem im na te pytania w jakiś tam sposób odpowiedzieć. Dlatego, tak jak mówię, nie ma zbytnio sensu kupować, dawać tyle pieniędzy za jakiś mikrofon, tam jakiegoś GoMic'a C01U czy tak, czy coś w tym stylu. A mikrofony za te 60 zł przykładowe na wejście normalne gniazdo mikrofonowe nie ma sensu, bo musiałbym wtedy dokupić jeszcze sensowną kartę muzyczną, żeby jakość tego dźwięku różniła się od tego, co ja mam w tej kamerce. Więc nie ma takiego sensu. Najlepiej by było od razu coś profesjonalnego kupić. Na no, dlaczego nie chcę tego zrobić, mówię już wcześniej. Dlatego, tak jak mówię, serię. Też mam problemy z nagrywaniem. Ciężko mi mieć odpowiednie warunki do tego. Nie lubię nagrywać, gdy jest ktoś w domu, dziwnie się wtedy czuję. Sam w domu jestem rzadko, więc dlatego nagrywam tych odcinków kilka od razu, żeby w razie czegoś mieć później co wrzucać. A to nie jest fajne, naprawdę nie jest fajne, jeśli tam przykładowo coś mi w jakimś odcinku daje radę jakąś, a ja się dopiero odnoszę tego w tam trzecim, następnym czy czwartym nawet odcinku. To nie jest fajne i po trochę... Okej, aha, jeszcze jedno pytanie takie do was. Do tego na pewno się odniosę, ponieważ to będzie już w trakcie montażu robione, a wtedy śledzę na bieżąco komentarze. Więc tak, sprawa jest taka. Powiedzcie mi, czy mam dawać jakąś muzyczkę w tle, bo teraz 65 z gry, ten traktor i tak dalej, moją mowę przygłaszam. Czy chcielibyście jakąś cichą, miłą
spokojną muzyczkę w tle, czy wolicie jednak posłuchać samych tych dźwięków mojego głupiego gadania? Ja się odniosę do tego, nie ma problemu. Zarówno do tego, czy będziecie chcieli, czy nie, to już zależy od was. Okej. O, widzę, że poprawili też ten efekt szyby w Lindnera, że przedtem, zresztą jak widzieliście na poprzednich odcinkach, to odcienie na tej szyby jest strasznie mocne, momentami nie było nic widać. A teraz jest całkiem spoczko. I widać jest, widać, że to jest szyba, a nie, że jej nie ma, a jest dużo wygodniej. Ogólnie to dam jeszcze tej aktualizacji, bo tak nie wspomniałem. Ogólnie jak ja to wrzucę, to na baju z tydzień temu i pewnie kolejny jakiś update wyjdzie. No ale przedstawię wam. Co ja tam pamiętam, a nie mam przez tą changelogę, więc mówię trochę w pamięci. Zmienili na PDA, chwila, na mapce też, tak, zmienili tekstury sieci dróg. Teraz jest dużo, dużo, dużo przejrzyściej, a jest świetnie moim zdaniem. Tak to wygląda na dużej mapie, a na małej mapie, tak jak widzicie, te drogi teraz są na szaro, na czarno, zależy jaka ta droga duża jest, jakiego stopnia, stopień ważności, i tak dalej, okej. Bo do tej pory było tak, że asfalty były na brązową, drogi polne na czarno. Przez to wszystko się mieszało. Naprawdę momentami było ciężko gdziekolwiek dojechać, trafić. Jak ja jechałem pierwszy raz do banku, wziąć kredyt, to jeszcze na poprzednim zapisie, żeby nie było, to miałem wrażenie, że jeżdżę w kółko w tym samym miejscu. Tak. Ciągle się gubiłem drogi. Nie wiedziałem gdzie jechać, bo to strasznie nieprzejrzyste było. A teraz jest spoczko. Okej. I co tam jeszcze z nowości? Poprawiono trochę tą optymalizację. Ale podczas nagrywania i tak to wygląda tak sobie. Z tego co zauważyłem, naprawdę niewiele osób... Naprawdę u niewielu osób te klatki na sekundę podskoczyły. U mnie średnio podskoczyły o jakieś, bo ja wiem, 15? Tak, około 15. Tam niektórych 5. Tam chyba ja mam taki duży wzrost. Z czego w sumie się nie dziwię, bo ja zawsze, moje komputery zawsze były zaczarowane. I wszystko na nich działało odwrotnie niż powinno, bądź nie powinno. I to jest dużo moich komputerów, więc się nie specjalnie jakoś nie dziwię. Okej. Aha, jeszcze jedno pytanie. Co myślicie o nowym intrze? Nowe intro, bo tak jak widzicie, wrzucam moje dedykowane intro na początek filmu. Jest to takie to intro uniwersalne. Co byście powiedzieli na jakieś intro specjalnie z gry, przedstawiające grę i tak dalej? Coś w tym stylu, jak to robi Rock? Tak, Rock do każdej serii robi osobne intro. Nie ma takiego ogólnego. I co byście powiedzieli na to? Dla mnie... No chętnie bym się z tym popawił, szczerze mówiąc. Dawno nic takiego nie robiłem. No i trochę boję się, że wyszedłem z sprawy. A to by mogło całkiem fajnie wyjść i przypomnieć co i jak. Choć szczerze mówiąc, tego typu intr dedykowanych jeszcze nie robiłem. Bardziej zajmowałem się stylem animacyjnym, czyli tam jakieś tło, teksty, przejścia, inne tutaj i tak dalej. Takie te intra uniwersalne, a takich nie robiłem. Także wypowiedzcie się na ten temat. Co wolicie, jeśli byście wybrali dedykowane intro specjalnie dla symulatora farmy,
To musiałbym troszkę nad tym posiedzieć. Myślę, że ze dwa weekendy, ponieważ na takim czymś jest trochę roboty, a ja mam mało czasu. Okej, ostatni przejazd i jedziemy do domu i się z wami ładnie pożegnam. I zaproszę na następny odcinek, w którym najprawdopodobniej pojedziemy do bazy. Taki mały spoiler. Okej. Dokończymy to ładnie. Tak, w kabinie. Wyjdziemy sobie. Idziemy. Okej. Przełączamy się na najwyższy bieg. Siedzieć. Albo mi się wydaje, albo poprawiono dźwięki rozpędzania się traktora i wzrost i szybkość rozpędzania. Nie było tego w tym żołu, ale tak mi się wydaje. Zaraz to obadamy. Zaraz to obadamy. Ale mi czapki teraz lecą. Okej, ty jest jakiś czapek. Stój. Tak, poprawiono to. No świetnie. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Wreszcie traktor się tak nagle nie rozpędza. Super. Super. Ogólnie co do jeszcze się... Jest już dość długi odcinek, ale wypowiem się jeszcze co do tych aktualizacji, bo ktoś pewnie powie, sobie pomyśli, no znowu kolejna zbugowana gra, co ma setki błędów i wydaje, znowu będzie nam setki patchów. Nie! Tak jak mówiłem, gra jest wolna od błędów. No może tam jakieś drobne niedopracowania się znajdą. W każdym razie to nie to, co z Agrar Simulatorem. O, dostałem nagrodzenie. Dzięki, sąsiad. Wracając do tematu. Gra jest wolna od jakichś błędów poważnych, a patche świadczą o ciągłym jej doskonaleniu i uzupełnianiu. Przejść się do pory tej wiosny późnej. Była pan krasza. Spoko. Więc tym miłym akcentem żegnam się z wami. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym to najprawdopodobniej będziemy pryskać i wybierzemy się po kredyt, tak? Do banku po kredyt. Więc żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, doradzajcie. Cześć!